singing in the dead of night. Boom, boo, doo, boom, doo, doo. Take these broken wings and learn to fly. Boom, boo, doo, boom, boo, doo. For your life. Boom, doo, doo, boom, boo, doo. Boom, boo, doo. Na początku XVII wieku Rzeczpospolita była u szczytu swojej potęgi. Rządzący nią wtedy Zygmunt III Waza, oprócz przeniesienia stolicy z Krakowa do Warszawy, wsławił się tym, że swoją wojowniczą postawą uwikłał swoje państwo w szereg licznych konfliktów. Jednym z nich była wojna o tron moskiewski. Cała ta awantura z Moskwą zaczęła się w roku w XVII wieku, na samym początku, w roku 1604, kiedy w Polsce pojawił się Dymit Samozwaniec, człowiek pojawiający się za właśnie tego syna pana groźnego moskiewskiego cara, carewicz, który po prostu szukał poparcia u szlachty po to, żeby uzyskać swój carski tron. Teraz to poparcie panowie polscy wprawiliśmy do Moskwy, niestety kiedy tron zdobył, okazało się, że w Moskwie zamierzono spisek, wymordowano Polaków w Moskwie, doszło do rzezi. Doszło później do całej serii wojen domowych, później po Dymicie Samozwańcu I pojawił się Dymit Samozwaniec II i w końcu, w roku 1609, cała Polska wmieszała się po prostu w ten spór. Zygmunt III Waza chciał zdobyć tron prądkowo dla siebie, potem dla swojego syna, polskiego króla Władysława IV Wazy. Uderzył na Smoleńsk, a kiedy Moskale zorganizowali oczy Smoleńska, wysłał Stanisława Żółkiewskiego z kilkoma tysiącami husarii po to, żeby ich powstrzymał. Stanisław Żółkiewski powstrzymał ich pod Płoszynem. Stoczył jedną z największych bitew w historii Polski. Bitew, który oczywiście pobił Moskali, dotarł do bram Moskwy. No i potem Płoszynie po prostu i zwyczajnie Moskwę zajął. Bez wystrzału, bez oblężenia. Po prostu sami Moskale zgodzili się go puścić i przy okazji wybrali oczywiście carem Władysława IV. Pod Płoszynem 4 lipca 1610 roku starły się dwie armie. Armia Rzeczypospolitej Szlacheckiej i Armia Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. W armii Rzeczypospolitej Szlacheckiej gros sił i w ogóle całość praktycznie, żeby sił użytych w tej walce stanowiła husaria. A więc jeźdźcy w blachach, w zbrojach. Podejrzewają historycy również, że skrzydlaci, też noszący skrzydło na plecach. Natomiast po drugiej stronie przeciwstawiała się armia moskiewska, złożona głównie z pospolitego ruszenia, z chłopów, z dworian, wziętych sił do wojska. I również z oddziałów zaciężnych szwedzkich. Oddziałów, które po prostu tworzyło szwedzka piechota, jazda i artyleria. Bitwa była chwałą husarii. Husaria przełamała wszystkich Moskali, szarżowała po 15 razy i ostatecznie po całym ciężkim dniu zmagań udało się po prostu pobić wojska rosyjskie, udało się zdobyć obóz, zająć go i tym samym otworzyć drogę do Moskwy. Kiedy Stanisław Żółkiewski wygrał wójt pod Płoszynem, Moskwa otworzyła przed nim bramy. W Moskwie zdetronizowano ówczesnego cara Wacława Śląskiego, przywołanego później do Polski jako jeńca. Natomiast nowym carem wywołano Władysława IV Wazy, młodego królewicza polskiego. Natomiast kiedy stało się jasne, że Zygmunt III Waza, król Polski, nie wyśle swojego syna po to, żeby panował w Moskwie, w Wielkim Księstwie Moskiewskim zaczął się ferment, bunt, rozruchy. W końcu wybuchło powstanie przeciwko Polakom, na czele którego stanęli Kuźma Minin i Dmitrij Pożarski. I właśnie dwaj zwołali pospolite ruszenie z Nowogrodu Liżnego ze wschodniej części Rosji. To pospolite ruszenie obległo stolicę Rosji, Moskwę i niestety wzięło głodem polski garnizon. Polski garnizon musiał skapitować przede wszystkim dlatego, że po prostu już nie było nadziei na odsiecz. 4 listopada 1612 roku to jest dzień, który wszyscy Rosjanie zapamiętają. Jest to dzisiaj święto Dzień Jedności, dokładnie narodowej. Ja myślę, że najważniejszym celem, który przyświeca organizatorom tego widowiska, które tu się odbywa, to jest przede wszystkim przywrócenie chwały husarii. Najpiękniejszej, najwspanialszej i najstraszniejszej polskiej jeździe z XVII wieku. Myślę też, że również przywrócenie chwały Polsce i polskiemu narodowi. No, niech że ludzie wreszcie dzięki tej bitwie zobaczą, że Polacy nie tylko byli rozstrzeliwani, mordowani, zabijani w Katyniu, ale również czasami w chwilach porywów potrafili zająć stolice swoich wrogów, jak zajęli Moskwę właśnie w 1610 roku po Płoszynie. Tak więc myślę, że po prostu również przypomnienie tej rocznicy, tej uroczystości, tej historycznego wydarzenia sprawi to, że Polacy poczują się lepsi, mocniejsi i potężniejsi.
Ja jestem pisarzem historycznym, więc biorę udział w rekonstrukcjach historycznych jako towarzysz husarski. Przede wszystkim po to, żeby zobaczyć klimat tamtych czasów. Żeby poczuć, jak to naprawdę jest, jak się z koniem, z szablą w ręku szarżuje naprzeciw moskiewskich pułkom. No i po to tu jestem. Myślę, że doświadczenia, które wyniosę jakby z tej rekonstrukcji w bitwie pod Kłuszynem, na pewno wykorzystam w moich książkach, zwłaszcza tych, które opowiadają o konfliktach Rzeczypospolitej Szlacheckiej z Wielkim Księstwem Moskiewskim na początku XIII wieku. Ja jestem autorem przez mnie książki Samozwanie, z cyklu opowiadającego o tym, jak wyglądała wyprawa Dymitra I, samozwańca po tronie moskiewski. Praca człowieka, który w Polsce wspierany był przez garść szlachty i kilku magnatów, poważył się targnąć na Moskwę, poważył się przede wszystkim zająć Moskwę i siąść na tronie carów i zostać carem. Pierwszym carem wyznaczonym, naznaczonym i wspieranym przez Polaków, który chciał to Rosję w XVII wieku zbliżyć do Europy. W 1620 roku hetman Żółkiewski poległ bohatersko w zakończonej klęską bitwie pod Cecorą podczas wojny z Turkami. W ten tragiczny sposób zakończyła się kariera i życie jednego z najwybitniejszych polskich hetmanów. Do legendy polskiej jazdy tego burzliwego okresu w dziejach Rzeczypospolitej należeli Lisowczycy, nazwani tak od pierwszego dowódcy Józefa Lisowskiego. Jeźdźcy ci, służąc często jako najemnicy, znani byli ze swojej waleczności i okrucieństwa na polu walki. Często dokonywali zagonów na tyły przeciwnika i nie znali litości. Dobry dzień, mnie zowód Spasa Fiodor. Jesteśmy grupą odtwarzającą 17-wiecznych strzelców moskiewskich w liczbie około 30 osób z okresu Wielkiej Smuty oraz wojny z Polską. Uczestniczymy tutaj w Warszawie w inscenizacji bitwy pod Kłuszynem. Strzelcy byli pierwszą regularną formacją rosyjskiego wojska, założoną przez Iwana Groźnego w połowie XVI wieku. Były to wyjątkowe formacje złożone z najlepszych żołnierzy będących na służbie u cara, stacjonujących w Moskwie w specjalnych koszarach zwanych Słobodami. Wyposażeni byli oni w muszkiety oraz charakterystyczne berdysze. Okres, który odtwarzamy, był trudnym czasem dla Rosji. Osłabienie i zamęt wywołane przez brak centralnej władzy oraz klęski urodzaju spowodowały, że skorzystali na tym nasi sąsiedzi, Polacy oraz Szwedzi. Rosja jednak podniosła się z kolan i wypędziła najeźdźców. Stało się to z początkiem nowej dynastii panującej w naszym kraju, dynastii Romanowów, która rządziła przez 3 wieki, aż do abdykacji ostatniego cara Mikołaja II w czasie rewolucji lutowej w 1917 roku. My zajmujemy się rekonstrukcją, Łączy nas wspólna pasja w zamiłowaniu do odtwarzania tradycji rodzimego oręża. Niektórzy pasjonują się wikingami, normanami. My żyjemy w Moskwie i dlatego odtwarzamy właśnie formację moskiewskich strzelców. Kilka klubów, które zajmują się periodem XVII wieku, periodem smuty. W Moskwie jest kilka grup oraz pojedynczych osób, które zajmują się XVII wiekiem. W Moskwie także i jedynoczki, które objęły się w mieście, zostawiają grupę. Organizujemy wspólne spotkania w okolicach stolicy, występujemy też za granicą, jak na przykład w Kamieńcu Podolskim na Ukrainie oraz w Warszawie. W samej Moskwie natomiast występowaliśmy z okazji Święta Miasta na Kremlu oraz na Placu Czerwonym. W Moskwie przechodzą różne praznike, dni городов. My występujemy w Kremlu. Objaśniamy ludziom, kim byli strzelcy, pokazujemy, jak byli uzbrojeni i jaką rolę odegrali w Rosji w wojnach w XVII wieku. Zatrudniają nas często filmowcy w filmach fabularnych i dokumentalnych ukazujących ten okres. U nas jest wyrażone ludzie, podgotowani, obuczeni, poszyty, odzieci. Nas przywlekają
киностудии для консультации, для участия в массовках, в различных фильмах, посвященных 17 веку. Moskiewscy strzelcy mieli na sobie tradycyjne rosyjskie kaftany. Każdy pułk strzelecki miał własny kolor kaftana. Czerwony był najbardziej popularny i najbardziej rozpoznawalny. Swój cwet kaftana, swój cwet tkanie. I strzelcy rozliczali się po cwetom. Krasny był samym popularnym, samym uznawajmym. Поэтому my zajmujemy się rekonstrukcją pułka, który miał krasny cwet kaftana. Естественно, стрельцы были вооружены, как и вся европейская пехота, стрелковая пехота, стрелковым оружием, мушкетом. Podstawową bronią strzelecką był ten oto standardowy, lądowy muszkiet. Rosja kupowała muszkiety w zachodniej Europie w dużych ilościach. Drugą zapasową bronią był berdysz. Broń sieczna do walki bliskiej przeciwko kawalerii. Berdysz służył też często jako podpora dla muszkietu podczas oddawania strzału. Także strzelcy mogli być wyrażeni krótkim oружiem, szpagami, sablami, nożami, które także były... Na wyposażeniu strzelca była też szpada oraz nóż. Podczas rekonstrukcji bitwy pod Kłuszynem walczymy przeciwko polskiej jeździe, husarii i niestety ponosimy klęskę. Wojsko moskiewskie dzieliło się w tym czasie na kilka rodzajów jednostek. Najważniejsze było pospolite ruszenie ciężkiej konnicy bojarskiej, strzelcy oraz artyleria. Resztę stanowiły wojska najemne z centralnej Europy, czyli muszkieterzy, pikinierzy oraz konni rajtarzy, jak również kozacy, tatarzy, nogaje i inne oddziały wywodzące się ze wschodu. Centralnej Europy dla uczestnictwa na stronie Moskwy w wojnach. No, kazaczstwo, poddane cara, tatary, nogaje itd. Zamek i twierdza w Chocimiu była świadkiem dwóch ważnych zwycięskich bitew nad Turkami w 1621 i w 1673 roku pod dowództwem hetmana wielkiego koronnego Jana III Sobieskiego. Drugie zwycięstwo pozwoliło mu rok później wygrać elekcję i zasiąść na tronie polskim. Odsiecz Wiedeńska, gdzie polska husaria ze wzgórza Kalenberg wraz z wojskami austriackimi i niemieckimi zaatakowała obóz turecki w 1683 roku, należy do największych sukcesów polskiego oręża. Bitwa ta ostatecznie zahamowała ekspansję na zachód Imperium Osmańskiego i rozsławiła polską jazdę. In the reenactment of the Battle of Kłuszyn, Dr. Sikora, Radek Sikora, who wrote the article, the story about it, asked me to edit his story in English, and I learned more about the battle, and it was very impressive. It was very dangerous for Hetman Żółkiewski to divide his forces, but he used psychological warfare to defeat the Russians and the Swedes in this battle in a very unique way. My role in this battle, I was supposed to be part of Hetman Żółkiewski's staff, and while I was helping the Hetman on his horse, the horse stepped backwards and stepped on my foot. My name is Rick Fox. I was original bass player in rock and roll for the band Wasp and Steeler. So I used my publicity for rock and roll to raise Polish historic awareness. This happened because of my father, Leonard Sulugowski. He was studying our ancestry and researching. He became the foremost authority in United States for Polish heraldry. When he researched our ancestry, he found out that we have the same clan, Herb Sulima, as Zawisza Czarny and Joseph Sulkowski from Napoleon in Cairo in the Egyptian campaign. And we found out that we have a very noble and proud ancestry in our family line. I started to become interested in Polska Husaria because of my father, and he taught me about this. He made a model, figure model of a hussar from a picture. And I asked, what was that? And he said, that's your ancestry. And I started to study more about this.
1998-1999 there was almost no Husaria information on the internet. So I got all the pictures I could, I put them together on the internet and made a website dedicated to the Hussars. And from Poland came a museum tour, Land of the Winged Horseman, Art in Poland, came to the museums in the United States. And when I walked into the chamber where the armor was, the Hussar armor, all of the hair on my body stood up. Goosebumps, everything. And I started to wet in the eye. I started to cry because inside my head I heard, I'm home. I've seen this before, I've done this before. United States doesn't know about Husaria. In 1999, I said it's my life's mission to take this concept of Husaria and educate the United States. And I created the first Winged Hussar impression officially in the United States. We made a Polish-American history in the year 2002. It was the first time in American history in any parade that a Winged Hussar impression was made. And I rode in the New York City Pulaski Day Parade in 2002. And all the crowds were cheering. They'd never seen a Winged Hussar up close before in the Polish crowd in New York City. We flew in from California to do this. And we've been educating and teaching America about the Polish Winged Hussars. As I said, we were the first group of our kind to establish this in the United States. Later on, other groups began to follow what we were doing. And now there are several other groups. And this is a part of Polish history and culture that is not very well known, but needs to be known, needs to be taught. We teach, when we give our presentations and our displays, that the Winged Hussars teachings came to America through Kazimierz Pulaski when he came from Poland to France to America to help General Washington. He brought the cavalry fighting style to America, the Polish cavalry fighting style, which was used at Vienna. So technically speaking, everything we know in America about cavalry fighting came from Pulaski, came from the Hussars from Vienna. When my father went to Kahlenberg to the chapel, he saw on the wall the shields of the various Hussars who charged at Vienna. And on the wall is Herb Sulima, is our family clan. So our clan, we were represented among the knights who charged at Vienna. This is something to be very proud of. It's a passion that I have, and it comes from my heart, deep inside, because this is my ancestry and it's in my blood. And while some reenactors do what they do because it's fun or it's a hobby, for me it's personal. My ancestors were involved in this actual history, like many others, but some maybe even more. So it's a personal mission for me to take this message of the Polish Hussars in the United States and to teach the people about this. 23 maja 1618 roku doszło do zdarzenia, które było początkiem jednego z największych konfliktów zbrojnych w dziejach Europy, wojny 30-letniej. Była to tak zwana defenestracja praska, czyli wyrzucenie za okno z zamku na Hradczanach cesarskich namiestników, którzy jako przedstawiciele katolickiej władzy nie przestrzegali praw zagwarantowanych protestantom. Dwa lata później, nieopodal pałacyku myśliwskiego pod Białą Górą, koło Pragi, doszło do starcia dwóch armii, protestancko-czeskiej oraz katolicko-habsburskiej. Pośrednią przyczyną tego konfliktu była niechęć czeskiej szlachty do rządzącego w Wiedniu cesarza Ferdynanda II Habsburga, który chciał ukrócić szlachecką wolność polityczną i religijną. Kroplą, która przelała czarę goryczy, było szlacheckie powstanie i detronizacja cesarza oraz wybór przez czeskie możnowładztwo nowego protestanckiego władcy, Fryderyka Falckiego. Cesarz wysłał swoją armię oraz wojska Ligi Katolickiej, aby stłumiły bunt i przywróciły władzę cesarską.
Wojska obu stron starły się pod Białą Górą. Bitwa, która rozegrała się na tych polach, jest uznawana jako pierwsze znaczące starcie wojny 30-letniej. Zakończyła się ona zdecydowanym zwycięstwem wojsk cesarskich. W ciągu niecałych 2 godzin łatwo przełamały one szyki wojsk stanów czeskich, które w rezultacie okazały się słabo przygotowane do bitwy. Następstwem tego było zajęcie Pragi i przywrócenie władzy cesarzowi. Skutki dla społeczeństwa czeskiego były katastrofalne. Wszystkich 27 przywódców powstania skazano na śmierć. Reszta musiała zmienić wiarę na katolicką albo wyemigrować. Odtąd Czechy stały się na 300 lat zwykłą prowincją monarchii habsburskiej. Szlachty musiała ze zemi odejít a Habsburkowie, nebo habsburský císař se snažil celou tu českou krajinu poněmčit. Nazywam się Martin Choliński i wraz z kolegą Milanem Sikorą jesteśmy pasjonatami historii i głównymi organizatorami bitwy pod Białą Górą. Należymy do grupy odtwórców historycznych z Pilzna, która nazywa się Rycerze Korony Czeskiej. Czujemy się zaszczyceni tym, że możemy brać udział w tej inscenizacji, która jest zresztą naszym największym inscenizacyjnym przedsięwzięciem. Uczestniczą w niej jednostki jazdy, artylerii oraz duża ilość piechoty. Grupy te wywodzą się głównie z Czech, Moraw, Słowacji. Są tutaj pojedyncze jednostki z Anglii, Niemiec. Mamy też kilkunastu żołnierzy, którzy odtwarzają wojska polskie z tego okresu. Nasza grupa występowała już w Niemczech, Francji i w Austrii. Organizujemy też szereg imprez na terenie naszego kraju, głównie na Morawach. Nasi członkowie odtwarzają kilka okresów historycznych, począwszy od starożytnych gladiatorów, aż po żołnierzy epoki napoleońskiej. Nam wyrabi specjalistę zbrojzy, stejnie tak. Broń i hełmy robi dla nas specjalista. Inne elementy wyposażenia, jakie mogą oglądać widzowie na inscenizacjach, takie jak kostiumy, szyją sami członkowie naszej grupy. Pasja ta trwa już 30 lat. Robiliśmy na początku imprezę na zamku. Potem doszło do tego, że podjęliśmy się organizacji corocznej rekonstrukcji bitwy pod Białą Górą. Jsme vystoupeníma na hradech, na zámcích a postupně jsme se vypracovali k tomu, aby jsme zorganizovali takhle velkou akci. V 1632 roku po słynnym desancie szwedzkim na wyspě Uznam oraz po spektakularnym dla nich zwycięstwie pod Breitenfeld doszło do znamiennej bitwy pod Lidzem w Saksonii, gdzie protestanci szwedzcy, dowodzeni przez swego króla Gustawa Adolfa, zwarli się z wojskami cesarskimi prowadzonymi przez Albrechta von Wallensteina. Król szwedzki osobiście poprowadził szarżę kawalerii, w której zginął. Lecz mimo to Szwedom udało się wygrać bitwę. Śmierć Lwa Północy okazała się jednak stratą niepowetowaną. Jesteśmy z Ostrawy. Jesteśmy z Ostrawy. Odtwarzamy oddziały wojsk polskich, a zwłaszcza kozaków oraz lisowczyków. Ci drudzy brali zresztą udział w bitwie pod Białą Górą. Grupa nasza powstała w wyniku połączenia się kilku stowarzyszeń działających na terenie całych Czech. Posiadamy kopie, muszkiety, szable i inną broń, którą Polacy używali w tym czasie. Formacjami wojsk polskich i kozackich zajmujemy się dlatego, że u nas w Czechach jest to mało popularne. Większość grup odtwarza jednostki wzoru zachodniego, jak na przykład Szwedów, którzy walczyli na ziemiach czeskich w trakcie następnych lat wojny 30-letniej. Rekonstrukcją
Tą, którą widzicie, zajmujemy się od lat 5. Byliśmy między innymi w Warszawie na inscenizacji Bitwy pod Kłuszynem. Bierzemy też udział w inscenizacjach na Ukrainie. Umundurowanie i uzbrojenie robimy sami, a wiedzę czerpiemy z różnych źródeł, na przykład z rycin, dokumentacji i literatury polskiej i ukraińskiej, lub, jeśli to jest możliwe, to również u nas, w Czechach. Wojska Lisowczyków pojawiły się na arenie wojny 30-letniej najpierw u naszych słowackich sąsiadów, gdzie w 1619 roku pod Humennem rozbiły oddziały siedmiogrodzkie księcia Gabora Betlena, przyczyniając się do klęski powstania czesko-morawsko-siedmiogrodzkiego przeciwko Habsburgom. Lisowczycy przeszli później przez Ostrawę, Opawę na Morawę, gdzie połączyli się z armią cesarską, z którą z kolei podążyli przez Austrię, południowe Czechy na Białą Górę. Pod Białą Górą przystąpili do boju w drugiej fazie bitwy, gdzie zniszczyli węgierską jazdę i zdobyli sztandar Fryderyka Falckiego. Bitwa pod Białą Górą nie jest jedyną inscenizacją wojny 30-letniej w Czechach. Wiele z inscenizacji poświęconych jest właśnie zmaganiom późniejszym. Mamy więc na przykład Dni Oblężenia Brna, Dni Oblężenia Zamku Reichrad, są też uroczyście obchodzone Dni Księcia Wallensteina na Zamku Frydlanii. W 1622 roku z odsieczą protestantom przybyli Duńczycy, którzy zajęli północną część Moraw i Czech. Lecz po kilku klęskach z wojskami cesarskimi, 7 lat później musieli się wycofać. Następnie, około roku 1630, ziemię te zajęli Szwedzi, a ustąpili dopiero z tych ziem z początkiem lat 50. po podpisaniu pokoju westfalskiego w 1648 roku, w wyniku którego Habsburgowie powstrzymali władzę nad Czechami i niektórymi państwami Rzeszy. Mimo tego potęga Szwecji przybrała na sile. Najsławniejszym dowódcą wojsk habsburskich był bez wątpienia Albrecht von Wallenstein, który stworzył z własnych subsydiów armię podległą cesarzowi. Odnosił wiele spektakularnych zwycięstw, które były świadectwem jego talentu wojskowego. Ambicje Albrechta sięgały nawet cesarskiego tronu, lecz został on skrytobójczo zamordowany w miejscowości Hep przez najbliższych współpracowników, zresztą z polecenia cesarza. Wojna 30-letnia nie przyniosła zdecydowanego zwycięstwa z którejś ze stron konfliktu oraz nie spowodowała istotnych zmian na mapie geopolitycznej Europy. W imię wybujałych ambicji władców i ich religijnej obłudy poniosło śmierć wiele setek tysięcy istnień ludzkich, a w wyniku grabieży i podpaleń zniszczeniu uległo wiele miast i domostw. Szwedzkie zakusy łupieszczo-terytorialne nie zostały jednak zaspokojone. Łakomie zerkali na słabnącą Rzeczpospolitą, którą potem bezwzględnie najechali w 1655 roku. Dokonali tym samym największej napaści i grabieży na ziemię polskie w jej dziejach, zwanej Potopem Szwedzkim. Zdobyli Warszawę i Kraków. Nie zdołali zdobyć klasztoru jasnogórskiego w Częstochowie. W 1660 roku, po podpisaniu pokoju w Oliwie, ostatecznie Szwedów wypędzono, lecz straty, które Rzeczpospolita poniosła, były ogromne i nieodwracalne.